Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Wielu z was prosiło mnie o to, żebym nagrał poradnik do Smuggler Camps, żeby przejść go z jak najsłabszymi broniami. Dlatego będzie właśnie poświęcony dzisiaj temu ten odcinek. A jak nam to wyjdzie, sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Ja już troszeczkę tego odcineczka się przygotowałem, także zebrałem sobie troszeczkę zupek i takich słabszych broni, które najczęściej spotykamy na niższych levelach. Mi się wydaje, że jeden glock do tego eventu każdy powinien zdobyć, dlatego go wziąłem. Tutaj jeszcze mam taką połóweczkę jednego glocka. Apteczki właśnie sobie odłożymy, bo one mi się nie przydadzą. Już gdzie one są tutaj? Apteczki mi się nie przydadzą. Tu je odłóżmy. No i sprawdźmy tak, co my jeszcze mamy. Jaki set powinniśmy ubrać? Ten podstawowy, może go sobie skraftujmy, gdzie on jest? Mi się wydaje, że ten secik właśnie, thick jacket, denim jeans, work boots i bunny, czy jakoś tak, i tą czapeczkę, po prostu każdy da radę sobie zrobić, one dużo nie wymagają. Teraz przejdźmy sobie do skrzynki z rzeczami, to jest bodajże ta, dokładnie. Kurczę, jakie skóry były, bo nie pamiętam, te chyba. Liny i szmatki, dobra. Liny, szmatki, skórnie potrzeba. Dobra, to stwórzmy sobie na początku czapeczkę. Hyt. Na łeb ją. Tam to damy do... Czekajcie, całego seta pierw się rozbiorę. Może tak to zaczniemy robić. O, cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. No i cyk. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Czapeczkę już mamy. Thick jacket. O, do thick jacket wymagana jest skóra. Skórka. Craft. Oto mamy pierwszą kurteczkę. Co tam jeszcze? Spodenki. Tu też jest wymagana skóra jednak. Dobra, żebyśmy mieli miejsce. Stworzymy skórę, dobra. Odłożymy ją. Liny nam brakuje jeszcze. Spodnie ubierzemy. No i 8 skór na buty. Kurde, dużo te buty kosztują. Nawet nie wiedziałem. No i dobra. To ubrane. Buciki equip. No i jeszcze by się przydało coś wziąć dla naszego ziomeczka, czyli stwórzmy sobie może ten drugi set. Tactical body armor wam powiem i tactical trousers. One są dostępne, nie wiem właśnie którego levela, bo teraz nie mam tutaj pokazane. I wydaje mi się, że chociaż jedna osoba, która przeszła już ten bunkier, zawsze dostanie ze skrzynki zielonej albo z żółtej ten Tactical Body Armor, czyli mi się wydaje, że taki set też powinien brać udział w tym zadaniu, ale weźmy sobie po prostu troszeczkę jeszcze słabszy. Postaramy się z jak najsłabszymi rzeczami przejść. To teraz skraftujmy sobie jeszcze rzeczy dla Toma, naszego pomocnika, który będzie nam pomagał bronić tam się przed tymi zombiakami. Cyk, cyk, okej. I zróbmy to samo, tą samą czapkę. Ej, właśnie. Taka zrobimy na razie. Tą samą czapeczkę. Tą samą kurteczkę. Lin nam zabrakło. Liny dorzucimy. Tu na razie przerzućmy to. No, jeansy. Work bootsy. I mi się wydaje, że będzie gitara. Dobra, mamy rzeczy dla Toma. Mamy jakieś jedzonko. Prawie 60 zupek, 20 steków, 40 puszek. Trochę czasu mi to zajęło. Zbieranie tych rzeczy to też odłożymy. Mamy jakieś tam wiosło, kij golfowy. I myślę, że coś jeszcze trzeba wziąć. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Może znajdę jeszcze w skrzynkach u mnie skull crushera jakiegoś. Młotek? Nie, to będzie za słaby troszeczkę młotek. Momencik. Siekierki? Nie. No i myślę, że... O, taka katana często spada nam z airdropu. Mi się wydaje, że ona będzie spoko alternatywą. Dobra. Wszystko mamy spakowane. I możemy sobie jechać. Zatankujemy furę i drive. No i dobra. Mamy Smuggler Camps. 8 godzin do końca. Jedziemy. Ja mam motorek dostępny, dlatego się przejadę. Zapomniałem jeszcze, że ja mam ubrany ten lepszy plecak, więc
Ewentualnie osoby, które nie mają jeszcze dostępnego tego plecaka, będą musiały dwa razy sobie po prostu przejść tą energię, ewentualnie stracić, żeby te rzeczy wszystkie zabrać ze sobą. Ej, to nie brama. Dobra, otwarte. No i mamy Toma. Dajmy mu jakieś ciuszki, niech sobie ziomeczek ubierze. I na samym początku pomyślmy, będzie słaba fala taka w miarę zombiaków, więc dajmy może mu te słabe rzeczy, dajmy na razie mu może kij golfowe, ja sobie wezmę łopatę. Dajmy mu coś do leczenia, o ile on się będzie leczył. No to tutaj pogadajmy z ziomkiem i weźmy take quest. Watch the gates. Ok, na razie nie brałem rzeczy do Tureta, ponieważ ta pierwsza fala jest słaba, a zaraz sobie i tak jeszcze raz muszę wrócić na chatę po te rzeczy, bo nie miałem już miejsca. Dobra, idzie zombiak pierwszy. No, łamiemy ich ładnie. Łopatą, patrzcie, kijem golfowym. Każdy po hicie daje i one padają. O, fast biter na 4 musi paść. Dobra, Tomek, chodź, 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 nie świruj. Nie wziąłem nic do leczenia, czekajcie. Zaczniemy pierw od zupek. No i pięknie. Jak tam stoimy? Jest mordeczka. Wow, 1/4 dopiero. Także jeszcze będzie kilka fal, dobra. Fast bitery, najgorsze. Zobaczymy, ile będziemy potrzebowali skraftować rzeczy, ile razy wrócić się do bazy, żeby obronić, no, te wszystkie fale. Mam nadzieję, że uda nam się na tych słabych itemach obronić te wszystkie fale. Z danego kontenera, jak spadnie nam jakaś broń, no to oczywiście będziemy ją używać. Dobra, łamanko jest dobre. Patrzcie, jeszcze ani jednej zupki nie straciłem, także idzie to w miarę dobrze, powiem wam. Ten pierwszy zielony kontener idzie spoko. Jeszcze jedna fala. Tom 82 HP. Jak tam z rzeczami stoisz? Kurde, nóweczki jeszcze. No i pięknie, mamy pierwszy kontener complete. O, jeszcze fast biter, patrz, i gruby. No, nad grubym troszeczkę się popocimy, powiem wam. Ale już bijemy w trzech. Tamtemu też mogę dać rzeczy? Nie, raczej. O kurde, teraz była już za dyma. Dobra. Na razie questu jeszcze nie bierzemy. W tym momencie otworzymy sobie zielony box. Patrzcie, no i mamy pierwszego Glocka, także super. Kilka bilecików. Czapkę, butę, ewentualnie taką awaryjną. I co teraz musimy zrobić? Teraz bym się przeszedł po rzeczy do Tureta, ponieważ przyda on się nam na pewno. Mamy tak, 10 kabelków, 15 śrubek, 5 tych. No to ja wracam i zaraz się widzimy. No i super, jesteśmy na miejscu, wziąłem są wszystkie rzeczy potrzebne do Tureta. Reaper, naprawiliśmy Tureta sobie, ok. Teraz odłożę sobie te rzeczy, które zrobiłem za dużo. I jeszcze właśnie byłem ciekawy, bo Tom ma 3 sloty na siekierę, coś takiego, dlatego je wziąłem ze sobą. I właśnie, jestem ciekaw, co on będzie robił tymi siekierkami. Mam nadzieję, że bił. Dlatego wziąłem mu 3 sztuki. Zupki zamieniłem na beansy po prostu, teraz będę się liczył beansami, bo tak stwierdziłem, że będzie lepiej. Okej, to co? Będzie druga fala. Tom co ma w ręku? Ma tego kija, jest w połowie zjechany. Ile kij ma ataku? 18. Daję może mu teraz 35 ataku, ma katana. 26, a ja może wezmę maczetę. O. No to sprawdźmy sobie, jak tam pójdzie z niebieskim kontenerem. Najgorzej będzie z floater bloterami. O właśnie, a propos ich. No i pięknie. Musimy po prostu wszystko lurować pod Turety. Tom, chodź bliżej. Samuraj Tom. Pięknie na ten Turet pomaga, na te słabsze zombiaki. Na momencie je podhacza. O, leci gruby. Że gruby jest szybszy od zwykłego zombiaka, to jestem w szoku. Tom, czemu ty nie chcesz podejść do tyłu trochę, wariacie? Okej. Jak stoimy? Prawie połowa. Fastbiter. Tutaj stój, Tom. Bliżej nie podchodź. Kurde, on podchodzi bliżej, trochę tak głupkowato. Nie chce się słuchać, gościu. Ciekawe, jak mu coś pokażemy, to zrozumie. Tu mi skocz.
Nie, nie rozumiem. Nie rozumiem po polsku. No, dwa grubasy. Dobrze, że Turet właśnie przejął jednego grubaska. Nas pięknie dzięki temu odciążył. Jak stoimy? Dobra, jeszcze jedna fala i powinno być z głowy. Także widzicie, bez żadnego problemu, jak sobie zrobimy Tureta na tych słabszych takich itemkach, możemy sobie poradzić z zombiakami falą, tą taką na kontener niebieski, z falą na kontener niebieski, o, no i pięknie. Bierzemy od ziomeczka teraz complete quest, nie wiem co tam Tom napisał, ale wiem, że mu się katana kończy, to tym razem teraz dostanie Spike Devastator 26. Zaraz zobaczymy, poczekajcie, co mamy tutaj pierw w boksie. O, SWAT buty, to ja sobie wezmę SWAT buty, ubiorę, Tomowi dam te troszeczkę lepsze. O, to się nazywają taktikale, tak? Taktikale dam Tomowi. I co my tutaj mamy? Maczeta. Piwko. Może zrobimy tak teraz, to odłożę sobie. Ja ubiorę teraz Glocka, ponieważ Glock mi spadł. Tomowi damy Skull Crushera. Z zupki mu zaktualizujemy. Zaktualizujemy. No i mordeczki, nie wiem jak wy, ale lecimy z czerwonym kontenerem. Mam nadzieję, że to w miarę nam wyjdzie. Ja może wyjdę sobie prędzej i będę wszystkie te słabsze zombiaki na początku podhaczał. Chyba że od razu polecą grubasy, no to zobaczymy. Dobra, gruby idzie, to niech Tom się nim zajmie. O, ja go zluruję pod Tureta. Dobrze. Gruby przejął Tureta. No i podhaczyliśmy go pięknie. Widzieliście, co Tom robi? Przecież on ich łamie. Tomaszku, czemu ty się nie leczysz? Masz mało życia, gościu. Dobra, coś tam się uleczył, Tomek. Coś tam się morda uleczyła. Nie wiem, czy... jedną zupkę dopiero zjadł. Kurde, bym dał tą lepszą apteczkę. Dobrze, dobrze, grubasy ładnie na Turety się przerzuciły. Musicie po prostu się troszeczkę cofać i te grubasy na siebie lurować. Wtedy one podchodzą pod Tureta i jest dobrze wyjaśniane wszystko. Wszystko jest elegancko wyjaśniane. Panie, jak lecą fastbitery szybko. No powiem wam. O kurde, broń. Maczeta też mi spada z kontenera. Nie jest najgorzej. Zjemy sobie dwie fasolki. O kurde, teraz będzie zadyma, nie? Teraz będzie najgorsza zadyma. Dobra, tak już sobie radę dajemy. Kurde, Tomek, gdybyś się trochę capie do tyłu odsunął. O kurde, Turet zgasł. Zgasł Turet, niedobrze. Trzy abonamentyszyny. Ja pierniczę, co tu się dzieje w tym momencie? 11 fasolek. Dobra. Dajemy radę, dajemy radę. Tomowi trzeba po prostu trzeba było dać tego Skull Crushera. On daje radę. Kolejna fala. Ja pierniczę. Dobra, ja sobie fasolki przerzucę szybko jak zdążę. Wow, o ile zdążę. Kurde, Tom nie ma broni. Tomuś, masz Glocka. Strzel troszeczkę chociaż. Ale zadyma je, zwariaty. Tom, masz kolejnego Glocka. Dobra, dałem. O kurde. Se troszeczkę pouciekam, a Tom niech to bije, ale zadyma. Chyba będzie nic, nic z tego będą mordy. Odciążę trochę Toma, ucieknę. Niech te grubasy mnie poganiają. Czekajcie, przerzucę, zdążę? Chyba zdążę, co? Zdążyłem. W jakiś sposób tam zdążyłem. Teraz tutaj do Toma podlecę. Niech on to napieprza mi z Glocka.
Pomogę ci, Tomek. Tak, ja pro gamer w to. Rozpykałem całą gierkę. Pięknie, Tomaszku. Pięknie, Tomaszku. I piona! Aha. To niezła piona. Jak mi gościu kipnął. Nie do końca wyszło tak, jak miało być. O kurczę, i co teraz? Iwet się skończył, Tureta nie można naprawić, bo też się skończył. Tom mało zupek zjadł, Glocka. No kurczę. Prawie całego wystrzelał. Siekierek nie ruszył. Ja z tego co widzicie zjadłem 28 puszek. Straciliśmy 2 Glocki. No i katanę, maczetę i to tyle. Pamiętajcie, że musicie obraniać mordeczkę tutaj bliżej. Ja po prostu straciłem całego seta, bo większą ilość ataków na siebie przyjąłem. Moje rzeczy szybciej się zniszczyły niż Toma. No i musiałem uciekać w koło. Nie dopilnowałem mordeczki. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ten NPC. Także to tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, poradnik wam się przydał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!